Cześć, czołem, witam was serdecznie. Ołu, wierci jeszcze? Na razie nie, więc kurde, mam nadzieję, że tak zostanie. To wierci? Sąsiad wiercił. Co to naleśniki? Nie, kurczak, mizeria i ziemniaki. To samo co jadłam wczoraj, tylko nie dojadłam, więc jem dzisiaj. Tak zwany dwudniowy obiad. Bo jak Katarzyna zamawia sobie gigakotleta, to go nie jest w stanie zjeść na raz, więc jem na dwa dni. O Jezu, urwie się coś. Bujakysia! Co to w ogóle był za pomysł? A ten pies jest creepy. Genialny sylwestrowy pomysł. Właśnie, macie już plany na Sylwestra? Jak zwykle się obudziłam, że jest Sylwester. Nie, tak, tak, napierdolić się. Ja spędzę je z tobą. A kto powiedział, że ja będę robić streama sylwestrowego? Nie wiem, czy będę robić stream sylwestrowy. Co, tacy zdziwieni? A może ja mam plany? Może mam znajomych? Może mnie ktoś zaprosił na Sylwestr? Nie oszukujmy się. No jest możliwy stream sylwestrowy, tak wam powiem. Może jakaś powtórka z 30 sierpnia. A co było 30 sierpnia? Serio? Ja ledwo pamiętam, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a co dopiero mam powiedzieć, kiedy była bitwa donate'ów. Ale dzięki za dychę. Jak zarabiasz na chleb? Mam własną działalność gospodarczą, utrzymuję się z tego i płacę podatki. Pierwszy podatek dzisiaj zobaczyłam, wiecie? Zabolało. Serio zabolał podatek. Czekam do wypłaty, bo to było bolesne, no. 500 zł? Huh! Dobre 500 zł. Nie, to nie było 500 zł. Dużo więcej. Czyli wcześniej nie płaciłaś? Nie, no wcześniej płaciłam podatki. Ja byłam i tak jako student, miałam umowy zlecenia, a studenci są zwolnieni z części podatków, jeżeli nie przekraczasz jakiejś kwoty, więc przy statusie studenta i przy umowach zlecenie nie było tego podatku tak dużo, płaciłam tylko podatek, jeżeli chodzi o różnicę podatkową w z Twitcha i rozliczenie tak jakby tego PIT-u Twitchowego w Polsce. Na tej zasadzie. Więc tylko ten twitchowski PIT jakby mi wychodził do zapłaty. A tak to do 26 roku życia ze statusem studenta jesteście zwolnieni z płacenia podatku. Masz już ogarniętą księgową? Tak, tak, mam biuro księgowe normalnie. A staćcie na ten podatek, już nie płaczcie o ten podatek? No, stać mnie. Podatek, który macie do zapłaty, wynika z waszego dochodu. Jest to część waszego dochodu, które musicie zapłacić w formie podatku, więc... No tak, naturalnie, że jakby to jest część tego, prawda? Tylko kurwa jest duży, no bo to jest duży podatek. Ja mam akurat liniowy podatek. Przez pierwsze 2 lata i tak masz ZUS, ale teraz ZUS ma się zmienić w przyszłym roku, nie wiem czy słyszeliście. ZUS ma się zmienić i ZUS też ma być liczony od dochodu, no. Już nie będzie czegoś takiego, że jest stały ZUS. Jak więcej zarabiasz, to więcej płacisz. I moim zdaniem to jest idiotyczne. To jak według ciebie powinny wyglądać podatki? Nie, ja nie mówię o podatku, ja mówię o ZUS-ie, to jest coś innego, to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS płacisz osobno. Musiał wybrnąć. No cóż... Rozumiem, że zignorować tą wiadomość. Zimno mi! Prześlijcie mi ciepłe pozdrowienia, czad, bo mi zimno. Ale pick me girl? Jak mnie to Znaczy... tak szczerze? Chuj w to. Ja nazywajcie sobie jak chcecie, jak komuś jest zimno, to komuś jest zimno. A wy robicie z wszystkiego jakieś teoria, albo nie wiem, jakieś głupoty gadacie. Caution. Step 1 is to make a fist, ensuring that your thumb is on the outside of your fingers. If it is on the inside, it can break your thumb during impact. Do this with both hands. You now want to place your fists halfway between your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side and eventually the momentum will end up with you. Dobre. Jakby ta postać mi... Nie, można tak mówić dzisiaj? Chyba nie. To jest niesamowite, nie można nic powiedzieć. Musimy to piknąć. To będzie piknięte. Dzięki! Dzięki montażysto! Co o nas pomyślałeś? Dziękujemy! Podziękujcie dla pana montażysty! Doceniamy! Macie cukiereczka. Słodziaki. Pudrowy cukiereczek. Ale po jednym kaczu, chcę się nie udławić tym! Jesteśmy razem. Kilku fanów, nie? Do mnie napisało, no, dawaj. Że czemu bierzecie koncert Oliwki Brazyl, która śpiewa?
pluję na maczugę, potem biorę ją do ryja. Śpiewam, pluję na maczugę, potem duszę i połykam. Paryż to zremiksował, się przyjęło tak, ale kto pluje na maczugę? Oliwka! Ty plujesz na maczugę? A co? I co potem? No duszę i połykam. I tak? To jest złe kombo. Rafon plus oliwka Brazil to jest złe kombo. To coś chyba na co jeszcze nie jesteśmy gotowi, moi drodzy. Zobaczysz na występie, posłuchasz tekstu. Ja pier... Ale nie, w sensie... Będziesz na występie, to... Wydaje mi się, że ta piosenka nawet nie jest taka mocna, wiecie o co chodzi. Kto nie pluje na maczugę, niech rzuci kamień. Ja nie rzucam. Kolano. Schylam się i liżę węża, bo lubię. Lubię. Tak. Czyli jak to wygląda? To jest całkiem fajne. No nie, no żartuję, wiesz co chodzi. A tak się chodzi o... No chodzi na pewno o to. Ale oliwka jest zniesmaczona. Oni chyba nawet przekraczają ten jej level, wiecie, ten... Dobra, to weź opowiedz o pluciu na maczugę. Nie, no co ja mam ci powiadać? Masz dziewczynę? Mam. I nie pluję na maczugę? Ale oni się kochają. Fajne masz sny. Akurat to, co mi się śniło, to jest... Bane. Śniło mi się, że dzwonił do mnie Freeze i mówi, żebym nie hejtowała Gen Z, bo oni kończą ekipę, w sensie ogłosili właśnie, że ekipa się rozpada i teraz Gen Z to jest ich jedyny jakby projekt, na którym się będą skupiać i że on zawsze chciał być jak Stu i że on teraz chce być jak Stu i żebym nie hejtowała za bardzo, bo jemu jest przykro. Ja to bym chciała, żeby w tej chacie ogarnęli, żeby tylko zamykać za sobą kibel, w sensie klapę od kibla. Naprawdę nie jest jakoś trudne. Ja stawiłam nawet w mojej łazience jest karteczka. Bardzo proszę o zamykanie za sobą toalety. I zgadnijcie, co robią. Nie zamykają! I co jest jeszcze lepsze? Każdy zna... To jest jakby tylko moja łazienka, no nie? Ale jest na piętrze, gdzie ma biuro. Jest biuro dla 3 osób. I te osoby powinny teoretycznie schodzić na dół do swojej łazienki, ale ja im powiedziałam, spoko, możecie korzystać. Tylko zamykajcie za samą klapę. I nie zamykają! No jak tak można? Ja wam nawet zrobię kurwa kiedyś zdjęcie. Jest taka pięknie przyklejona karteczka z puczki. Proszę opuszczać klapę. I nie opuszczają. To już kurwa ja nie wiem jak można do nich dotrzeć. Skoro oni muszą podnosić, to ty możesz sobie opuszczać. Dobra. Nie wiesz nawet ile zarazków jest na tej toalecie. Ty możesz zostawić średni, ale chcesz, żeby zagadał pierwszy. To całkiem dobre. Chodzi o seks? Nie! Ale wy chyba stoicie na poboczu, a nie, że oglądacie sobie taki film, pierdalacie się i jedziecie. Czemu ona trzyma nogi na tobie, jak ty prowadzisz, a co jest? To jest taki typowy siódmo-ósmoklasista starter pack. Na full głośność rób mi low do piosenka Buxdela. Jest 21:37. I to jest to, jazda. I przez wieś. Psiu. Boli cię to? A kurwa ciebie ukuło, że prawda, co? Oj. Kiedyś z tego wyrośniesz. Nie przejmuj się. Kiedy wykładowca mówi na początku testu, jeśli ktoś chce mieć 3, to może się podpisać i wyjść. To jest kurwa piękne, to jest piękne. Gdzie takie studia? Zdarzają się takie pojedyncze przedmioty, to nie są takie studia. Tylko przedmioty są pojedyncze takie gdzieś. To jest zajebiste, to jeszcze działa? Taj, kurwa, po czymś takim mam mamę na obrotach. Ja... Jak zjebać klimat, no? Nie, nie, to jest Robert Biedroń. Nie. Nie. Stop. Musimy się zastanowić, czy na pewno mam kliknąć play. Ktoś tam zapytał, co masz do Biedronia. Ja właśnie nic do niego nie mam. Nic. Kwestia tego, że jest politykiem i robi TikToki. To tylko tyle. A to połączenie mi gdzieś nie pasuje, wiesz, świeci mi się jakaś lampka w głowie. To nie nos, to jest kino, ziomek. Pogrzeb. A ona grze... Przepraszam. Pogrzeb. Tam jest pogrzeb. Ale jakby to... Jakby to zmienić na pogrzeb.
pogrzeb. Nie wiem, czy mam, ja się popłakał. Ja autentycznie ryczę, chyba. Ale ja wiem, że to kupię. Przepraszam. Tak mi się... O Jezus, jak ja widzę to, to mnie coś... normalnie ja już mam odruch, że odsunęłabym głowę. Jak wam makijażystka robi makijaż i dotyka mnie tu po tej wewnętrznej stronie, no nie tej powieki, to ja czuję, że ona chce mi wydubać oko i ja się nie chcę na to zgodzić. Ja zawsze odsuwam głowę do tyłu, a ona mi trzyma ten łeb i no nie ruszaj, a ja przecież nie ruszam. I mamy wojnę. Ja albo mrugam, zaciskam oko, odsuwam się do tyłu. Wszystko może mi na twarzy robić, tylko jak dotknie mi tej dolnej części, to no mam normalnie paraliż. Latuję tam wtedy. Nie lubię tego. Ja normalnie trafia mnie coś, jak tu mi ktoś dotknie. I ona jeszcze paznokciem przejeżdża i przedłuża kreskę spod oka? Jak granie w operację, ale trzęsie ci się ręka, no nie? Po trzech drinkach. Grasz w operację i czujesz, że zaraz ten gościu tam ci wzięł. Dzięki bardzo, moi drodzy, trzymajcie się, widzimy się.